Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 1 do 7 stycznia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. Teraz je przełożę. Już, kochani, patrzymy, co w tym tygodniu ciekawego możecie się spodziewać. W poniedziałek 6 mieczy, wtorek 5 denarów, środa diabeł, czwartek 8 buław, piątek 10 buław, sobota 3 denary i niedziela kochankowie. W tle czytania królowa kielichów. No mimo, że widzę jakieś zawirowania tutaj, poddenerwowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, jakieś zobowiązania finansowe, zaległości w opłatach, to macie świetny nastrój. Możecie liczyć na pomoc ciemnowłosej kobiety spod znaku raka, skorpiona bądź ryby. Przyjaciółka, siostra, mama, ktoś Wam pomoże, ktoś Wam na spokojnie coś wytłumaczy, doradzi. No, przekona, że nie jest tak źle, jak Wam się wydaje, tak? Więc tutaj doda Wam ta osoba otuchy. Natomiast jeżeli chodzi o Waszą energię, wierzycie w siebie, intuicyjnie czujecie, że wszystko dobrze się skończy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczekujecie jakichś dobrych wiadomości, te wiadomości nadejdą, fajna współpraca. No i powiem tak, te wagi, które szukają pracy, znajdą tą pracę. Pod koniec tygodnia ktoś zadzwoni, ktoś napisze. Natomiast jeżeli macie pracę, własna działalność, do tej pory było kiepsko, tutaj zmieniacie kierunek, coś nowego wprowadzacie, przebranżawiacie się, idziecie zupełnie w inną stronę, może praca w internecie, sprzedaż w internecie, reklamowanie swoich produktów. Jeżeli macie pracę i niepokoiliście się, czy umowa będzie przedłużona, jak to dalej będzie? Tutaj widzę, że niektóre wagi bardzo męczą się i stresują w tej pracy. Myślą nad tym, żeby zmienić tą pracę. Kochani, przeglądajcie ogłoszenia. W czwartek naprawdę pojawi się jakaś fajna oferta, ciekawa oferta i być może będziecie mogli tutaj w tej sprawie porozmawiać. Co w poniedziałek? W poniedziałek szóstka mieczy. No, nowy rok, więc wracacie z jakiegoś wyjazdu bądź wyjeżdżacie gdzieś. Ten dzień spędzicie poza domem. Dobry też czas, żeby pomyśleć, zastanowić się, co dalej, jakie mamy widoki na przyszłość, czego oczekujemy, może coś zmienić, może zmienić plany, może znaleźć jakieś nowe rozwiązania. Widzę, że tutaj niektórzy razem z partnerem bądź partnerką, z rodziną konsultują coś. Wierzycie, że teraz będzie lepiej, że jakaś informacja, jakaś wiadomość, sytuacja, która nadchodzi, zmieni coś w Waszym życiu. Niektóre wagi też będą się przeprowadzać. Co w związkach? Światełko w tunelu, zwłaszcza jeżeli ostatnio były jakieś zgrzyty, problemy z nałogami, brak pracy, no, partner bądź partnerka jakoś tutaj zaniedbywali tą relację. Wy jesteście bardzo dobrymi, ciepłymi, cierpliwymi osobami. Może tutaj jakaś terapia pomoże, może osoba, z którą mówię, to nie dla każdego jest czytanie. Bierzcie tylko te karty, które rezonują. Jeżeli jesteście z partnerem bądź partnerką, który ma problemy z jakimiś uzależnieniami, ale problemy też z emocjami, panowaniem nad sobą, może tutaj terapia, tak? Zdrówko troszeczkę będzie szwankować. Wtorek, środa, więc nie czekajcie, nie zwlekajcie, umawiajcie się do lekarza, żeby nie rozwinęło się to w coś poważniejszego. Te wagi, które tutaj wspierają się terapią, zwłaszcza zwalczaniem nałogów, ewentualnie jakieś dolegliwości wirusowe, szybko minie. Tak jak się pojawiło, tak jak ręką odjął, więc te dwa dni być może weźcie sobie wolnego, posiedźcie w domku, żeby no, nie zarażać, ale też odpocząć i dojść do siebie. We wtorek mamy piątkę denarów. Kochani, kiepski dzień. Jeżeli macie własny biznes, no trochę będzie kiepsko z zarobkiem. Jeżeli szukacie pracy, no na razie nie ma tutaj jakiegoś odzewu. Jakaś oferta ciekawa też nie pojawiła się, nie wpadła w Wasze ręce, nie przykuła uwagi. Nie wydajemy w tym dniu pieniędzy, nie robimy zakupów, bo nadpłacicie, przepłacicie, bądź traficie trefny towar.
Jeżeli potrzebujecie, chcecie pożyczyć, bo faktycznie no, macie tutaj, że tak powiem, kulę u nogi, może gdzieś tam komornik już się dobija. Kochani, popytajcie w rodzinie, jakaś kobieta po 40, ciemną włosa, może Wam pożyczyć pieniądze, ewentualnie znajdzie rozwiązanie na ten problem. Uważajcie, żeby nie zgubić dokumentów portfela w tym dniu. No i jeżeli chodzi o relacje, troszeczkę waga będzie się czuła taka osamotniona w tym wszystkim. Brakuje Wam wsparcia partnera, takiej szczerej rozmowy, dodania otuchy, tak jakby wszystko było na Waszej głowie i Wy musicie sobie radzić z tym sami. Partner bądź partnerka zupełnie to lekceważy, jakby go to nie obchodziło. No tutaj musicie szczerze na ten temat porozmawiać. Ale też znajdźcie odpowiedni moment na tą rozmowę, ponieważ jeżeli w takim nastroju podejdziecie do rozmowy we wtorek, na pewno skończy się to kłótnią. Natomiast pamiętajcie, żeby postawić na swoim i tutaj zdecydować się iść za swoim planem, nie ustępować, nawet jeżeli ktoś czuje się urażony, obrażony. Jeżeli macie ochotę komuś powiedzieć prosto w oczy, co myślicie na ten temat, zróbcie to. Nie zrażajcie się konkurencją. No i tutaj starajcie się w tym dniu, jeżeli pracujecie, też nie zwracać uwagi na to, co mówi szef, koledzy z pracy, bo może być jakaś taka napięta atmosfera, tak? Mało zajęć, nie będziecie wiedzieli, co ze sobą zrobić i mogą jakoś nawarstwiać się konflikty, więc tutaj też nie dajcie się wykorzystać, ale też wejść sobie na głowę, brać udział w jakimś sporze, bo może się to później, że tak powiem, źle skończyć. Te wagi, które mają dosyć swojej pracy i noszą się z zamiarem złożenia wypowiedzenia, najlepiej zróbcie to w czwartek. Wtedy, że tak powiem, emocje opadną i tutaj będziecie mieli wolną rękę. I naprawdę, jeżeli męczycie się w jakiejś pracy, zaraz pojawi się ciekawsza oferta i Wy już w sobotę podpiszecie tu jakiś kontrakt, jakąś umowę, przyjmiecie jakieś zlecenie. Więc, moi drodzy, no zastanówcie się, czy warto tkwić w czymś. Ja wiem, że macie rachunki, że macie zobowiązania, być może kredyty. I jak to się mówi, no lepsza praca niż żadna, ale znowuż też praca, która nie przynosi satysfakcji, której się męczycie, jesteście niedoceniani, no to też energetycznie odbija się na Waszym życiu. Być może trzeba się zastanowić. Zacznijcie szanować siebie, swój zawód, swoje doświadczenie, wiele lat się uczyliście. Nie po to, żeby ktoś teraz jakiś mobbing względem Was stosował, czy właśnie nieuczciwie traktował, a widzę, że być może pensja nie wpłynęła w terminie na konto, bądź coś tutaj się zadziało, że no, tych pieniędzy nie ma i jesteście poddenerwowani, bo rachunki nie będą czekać. W środę karta diabła, już ją dopowiadam, jest tutaj kolejny nerwowy dzień. Przede wszystkim uważajcie na auto, tak, żeby gdzieś tam nie odmówiło posłuszeństwa, mogą być jakieś awarie. Raczej w tym dniu w dalszą trasę bym się nie wybierała, natomiast starajcie się panować nad sobą. Karta Rydwanu mówi o tym, że jestem dowodzącym w całej tej sytuacji, to ja kieruję, steruję w tym wszystkim, co się dzieje i tak jak ja zadecyduję, jaki kurs wybiorę, tam dojadę, w zależności czy chcecie szybko dojechać, czy okrężną drogą, na skróty, czy trzymać się trasy, wszystko zależy od Was. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc tutaj po pierwsze, żeby Was nie pokusiło chwytać się jakichś chwilówek, jakichś parabanków, jakichś pożyczek z niewiadomego źródła, bo od razu Wam mówię, że już będziecie oszukani. Starajcie się konsultować z osobami, które są Wam życzliwe. Na pewno co dwie głowy to nie jedna znajdzie się rozwiązanie na tą trudną sytuację. Porozmawiać też z wierzycielem, może uda się coś odroczyć, przełożyć termin płatności. Jeżeli chodzi tutaj o przyjazd kogoś, może Was w tym dniu odwiedzić rak bądź koziorożec. W związkach, no tutaj musisz trzymać się wagi swojego zdania, żeby partner nie wszedł Ci na głowę. Może trzeba postawić ultimatum, jeżeli ktoś faktycznie no, walczy z nałogami, ale no, w jakiś sposób nie czuje się odpowiedzialny za dom, nie może znaleźć tej pracy albo jej nie chce znaleźć, tutaj musisz wytoczyć jakieś poważne działa wago. No po prostu na ostro zadecydować, bo no jak nie, no to fora ze dwora, jak to się mówi, tak? Na pewno waga nie będzie się patyczkować, nie będzie utrzymywać osoby, która po prostu
no nie przykłada się do budżetu i żyje tylko na Waszym garnuszku. Jeszcze do tego utrudnia Wam życie trudnym charakterem, tak? Nie wspiera Was, nie pomaga. Więc tutaj niektóre wagi z takim toksykiem, jak żyją, będą definitywnie kończyć tą relację. Te wagi, które są w związku na odległość, tutaj ze względu na brak funduszy ktoś nie dojedzie. Może Ty wago do partnera bądź partnerki, bądź odwrotnie. Też nie ma co się denerwować, sytuacja się wyjaśni w czwartek. Nie podejmujemy żadnych decyzji w środę, nie podpisujemy żadnych umów, żadnych kontraktów. Pilnujemy spraw, jeżeli musicie coś podpisać dwa razy albo nawet trzy razy, przeczytajcie, żebyście wiedzieli, co podpisujecie. Żadnych pożyteczek, żadnych współprac nie podejmować, bo przy diable to jest zawsze jakiś czarny interes, nielegalna praca bądź coś niekorzystnego, co pięknie wygląda, ale jest to byle co w złoty papierek owinięte, więc żebyście się później nie rozczarowali. Te wagi, które mają romans, bądź podejrzewają partnera o romans, zwłaszcza jeżeli wyjeżdża w jakieś trasy, jakieś delegacje, no cóż, po prostu trzeba tutaj to poruszyć. Nie czekać. Nie czekać, co dalej z tego będzie. No te wagi, które są w związku i tutaj być może przeszkodą jest właśnie ta odległość, no cierpliwie czekają, tak? Ale jesteście bardzo już zniecierpliwione, bo widać, że jest jakiś magnetyzm, macie się ku sobie. W weekend świetnie spędzicie czas. W czwartek korespondencja, dobre wiadomości, jakieś sprawy ruszą do przodu, może właśnie pokazać się ta oferta atrakcyjna. Dobry czas, żeby coś kupić, sprzedać przez internet bądź załatwić jakąś sprawę, nowe znajomości, no tutaj sprawy urzędowe pozytywnie załatwione. Jeżeli szukacie jakiejś informacji, na pewno dostaniecie odpowiedź. Ogólnie bardzo miło, sprawnie minie Wam ten dzień, bo załatwiacie sobie wszystko tak, jak zaplanowaliście. No jakieś światełko w tunelu. Ktoś jakąś wiadomością bardzo poprawi Wam humor i tu po takim dniu zamartwiania się, poddenerwowania, no bo tutaj, jeżeli na przykład auto Wam się popsuje, no skąd wezmę na to pieniądze, tak? Jeżeli była jakaś tutaj stłuczka, no to też, kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, więc to jakieś takie tutaj zmartwienia, wtorek, środa, ale to szybko minie. Wy będziecie oazą spokoju i naprawdę nie martwcie się, bo pieniądze będą, tu jakieś ciekawe oferty, bądź jakieś dary idą do Was. Ktoś Wam pożyczy pieniądze, podaruje, zasponsoruje coś, albo właśnie korzystna umowa o pracę się pojawia. No i ten czwartek minie Wam bardzo, bardzo przyjemnie. Być może po południu spotkacie się w większym gronie przyjaciół. Ktoś Was odwiedzi, no na pewno będzie dużo śmiechu, dużo radości, dużo fajnych pomysłów. No i samotne wagi, jeżeli byłyście w związku, jak ktoś Was zdradził, zakończyłyście tu jakąś toksyczną relację, ktoś nowy może się zainteresować Wami tutaj przez internet, bądź na jakimś spotkaniu poznaliście kogoś, natomiast w stałych relacjach po trudnym okresie rozmowa wszystko wyjaśni. Pamiętajcie wago. Najgorsza prawda jest lepsza niż słodkie kłamstwo, więc starajcie się przełamać w sobie jakieś ograniczenia i po prostu bezpośrednio na jakiś temat porozmawiać. Piątek, mamy dziesiątkę buław, dosyć ciężki, męczący dzień, ale dlatego, że waga jest ambitna, bardzo ciężko pracuje, dużo obowiązków, może jakieś nadgodziny. Jeżeli przyjęliście pracę, no ten pierwszy dzień będzie naprawdę trudny, bo trzeba się zapoznać ze wszystkim, być może douczyć, przeszkolić, więc no, trochę będzie tych zajęć. Te wagi, które mają pracę, dodatkowe jakieś zlecenia, nadgodziny, no potrzebujecie pieniędzy, więc będziecie się chwytać wszystkiego, co tutaj wpadnie, każdej okazji. Pamiętajcie, żeby się nie przemęczać, mogą odezwać się bóle kręgosłupa, bóle pleców, bóle nóg, więc starajcie się odpoczywać, wyspać, dobrze wysypiać, żeby łóżko było wygodne, materac też, żeby nigdzie tam nie uwierało, nie gniotło. No i co, kochani, pomalutku, że tak powiem, wychodzicie z jakiegoś bagienka, czyli no, jakieś tutaj sprawy nawarstwiły się, ale tak jak powiedziałam, znajdziecie dobrą radę, dobre rozwiązanie, ktoś Wam pomoże. Więc tutaj jakby pomalutku już porządkujecie sobie wszystko, jeżeli te sprawy Was mocno przeciążyły i jakby odebrały trochę energii, tak już w weekend dojdziecie, że tak powiem, do formy,
inaczej spojrzycie na pewne sprawy. Ciężko będzie Wam dojść w piątek do porozumienia. Może być tak, że po prostu nie będziecie mieli czasu na to, bo tyle spraw, tyle zajęć, praca i dodatkowe obowiązki. Ewentualnie no, nie macie po prostu ochoty, bądź traficie na rozmówcę, do którego nawet jak będziecie mówić drukowanymi literami, to nie zrozumie. W sobotę mamy 3 denary. Bardzo dobry dzień na pracę, współpracę, zlecenia, usługi, skupianie się na jakichś właśnie tutaj zadaniach. Dobry dzień na podpisanie umów, kontraktów, więc myślę, że tutaj te wagi już zaczynają pełną parą. Te, które mają własną działalność, tutaj też no, jakiś pomysł, jakieś zlecenie, są osoby, które chcą z Wami współpracować, jakieś pomysły, pieniądze przypływają, dobra praca, dobry czas na zapisywanie się na jakieś kursy bądź przystępowanie do egzaminów, zwłaszcza te wagi, które studiują zaocznie. No i ogólnie współpraca, więc tutaj możecie liczyć na współpracę finansową, pomoc różnych ludzi, może jakąś zrzutkę, może ktoś Wam właśnie z rodziny się zrzuci na coś, żeby pomóc w jakiejś krytycznej sytuacji. I co jeszcze? W domu jakieś prace porządkowe, remontowe, ewentualnie jakieś gry i zabawy, które wspólnie z dziećmi, jakieś zajęcia będziecie chcieli miło spędzić czas. No i niedziela, mamy wymarzoną niedzielę, moi kochani. Jest kartka kochanków. Bardzo miło spędzony czas z zodiakalnym bliźniakiem. Jeżeli jesteście w związku, tutaj naprawdę partner bardzo zadba o bliskość, o czułość, żeby te Wasze relacje się ociepliły, żeby no, poświęcić sobie uwagę. Może, nie wiem, zawieziecie do dziadków dzieci i miło jakoś dzień spędzicie, kolacja przy świecach, romantyczne chwile, może wyjdziecie sobie do kina, na pewno będziecie skupiać na sobie uwagę i być może porozmawiacie, wspólnie będziecie podejmować decyzje. Te wagi, które miały romans tutaj, zwłaszcza na odległość, coś tutaj się wyda, może świadomie byście w trójkącie, może coś wyjdzie w praniu. No może być tak, że będziecie się zastanawiać, czy zostać w tym, czy... No tutaj trzy osoby, tak? Więc ktoś tu będzie musiał się zdecydować, czy zostawić stały związek kosztem nowej relacji, czy tą nową relację jednak zakończyć i zostać tutaj ze stałym partnerem bądź partnerką. To może oczywiście działać w odwrotną stronę, jeżeli Wasz partner bądź partnerka jest w takiej sytuacji. Jeżeli poznaliście kogoś przez internet, spotkacie się w weekend i bardzo miło ten weekend, że tak powiem, spędzicie. No nawet śmiem powiedzieć, że niektóre wagi zaczną się zakochiwać, bo ta osoba bardzo Wam odpowiada i pod względem wizualnym, i cechach charakteru, temperamentu, osobowości, i jest ta chemia, widać, że no, waga straci głowę. Może będzie z tego coś więcej, na razie jest to tylko związek, romans, taki nieoficjalny, ale będziecie chcieli się częściej spotykać i prawdopodobnie, jeżeli to wyjdzie, będzie waga bardzo, bardzo szczęśliwa. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na nerki, tarczycę, ale też, moi kochani, właśnie te nałogi, no i stany takie psychiczne, tak, depresja, jakiś taki niepokój, lęki. Nie bójcie się, kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzeba stawić czoła sytuacji, nie bać się, co Wam kto może zrobić, tak? No chyba, że nie wiem, już naprawdę są jakieś traumatyczne sytuacje i gdzieś tam ugrzęźliście w jakichś długach. Ale myślę, że zawsze można zawrzeć jakąś ugodę, dojść do porozumienia, spłacać w ratach, więc nawet jeżeli macie jakąś tutaj kryzysową sytuację finansową, myślę, że nikt od razu z mieszkania Was nie wyrzuci, samochodu Wam nie zabierze, po prostu działajcie w swoim interesie, zacznijcie na ten temat rozmawiać, a macie dookoła siebie dużo ludzi, którzy chcą Wam pomóc. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, sprawdźcie znak ascendentalny. Jeżeli nie rezonuje, to znaczy, że nie dotyczy Was ta sytuacja. Być może znak ascendentalny pokaże coś innego, a jest to normalne, bo każdy z Was ma inną historię życiową. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do kolejnego razu.